Dobry wieczór. Może nie powinnam Wam się pokazywać, bo już naprawdę wygląda mnie najlepiej. I niestety też jakby pewna rzecz się wydarzyła, która mnie wybiła mocno z rytmu i z jakiegoś takiego spokoju mojego. Dlatego, że dzisiaj jak przyjechałam do domu, witałam się z Leonem i skoczył łapką mi jakoś tak, mu łapka poleciała z pazurkiem, że rozwalił mi pieprzyka. Takiego wystającego pieprzyka, którego ja miałam tutaj przy dekolcie. No i pieprzyk się rozwalił, zaczęła z niego lecieć krew. Generalnie no nic przyjemnego, bolało mnie to przeokrutnie przez chwilę. Teraz nie, ale no, nie było to miłe. I udało mi się umówić na jutro na konsultację z możliwym usunięciem tego pieprzyka, bo jakoś tak wiem, że jak takie rzeczy się dzieją, to raczej powinno się zareagować szybciej niż to zostawić, więc chciałabym po pierwsze, żeby ktoś go zobaczył, chciałabym się go też pozbyć, ponieważ no, nie chcę kolejnej takiej sytuacji, zobaczymy. Ja już usuwałam kilka pieprzyków, ale wtedy byłam na konsultacji i później za jakiś czas miałam umówioną wizytę u chirurga i miałam je wycinane. Jutro od razu mam konsultację z właśnie możliwością usunięcia. Idę do kliniki Ambroziak, było po prostu miejsce. Oddzwonili do mnie, więc umówiłam się tam. I jak tutaj sobie tak siedzę, to powiem Wam, że mam trochę jakichś materiałów po nagrywanych, takich jakichś randomowych momentów. Próbuję teraz to posklejać z jakąś całość i mi to kompletnie nie wychodzi. I jakoś ten dzień dzisiejszy, ten poniedziałek, bo dzisiaj jest poniedziałek, to nie jest mój dzień, zdecydowanie. Jakoś tak nie powiem, żeby to był jakiś świetny, świetny dzień, więc tak na dobrą sprawę to najchętniej i tak zaraz zresztą zrobię, że po prostu się wykąpię. Zrobię sobie pielęgnację kosmetykami, które lubię, i może to będzie taki miły akcent tego dnia, i położę się po prostu do łóżka, bo no nie chciałabym, żeby coś się jeszcze dzisiaj takiego niechcianego wydarzyło, więc ograniczę możliwość taką do minimum, więc nie będę nigdzie jeździć, wychodzić, zostaję w domu, jeszcze tylko później spacer z gagatkiem młodym i finito, kończymy ten poniedziałek. Byłam też dzisiaj rano na tenisie, na którego się spóźniłam, więc generalnie widzicie, od samego początku ten dzień jakoś nie szedł tak, jakbym chciała. Walczyłam, dotrwałam do końca, natomiast mam nadzieję, że to przysłowie, wiecie, że jaki poniedziałek, taka reszta tygodnia, czy tam taki cały tydzień się nie sprawdzi w tym przypadku, bo nie chciałabym, żeby tak wyglądał mój tydzień. Mam nadzieję, że u Was lepiej. I ja tym razem zamierzam montować na bieżąco i znowu dodawać te filmy, bo też mi to ostatnio nie idzie, miałam więcej pracy, więc trudniej mi było to wszystko ze sobą jakoś pogodzić, połączyć. No i dam Wam znać pewnie, jak potoczy się dalsza historia pieprzykowa. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Przyjechałam właśnie pod tą klinikę, do której idę. Boli mnie brzuch, nie będę ukrywać. Mam stres, mam taki ścisk żołądka. Nie wiem, z jednej strony wiem, że nie mam się do końca czym stresować, a z drugiej jednak nowe miejsce, nie byłam nigdy u tego lekarza, to wszystko jakoś. To, że nie byłam na to w ogóle, wiecie, psychicznie gotowa, spowodowało, że nie potrafię jeszcze przejść do tego tak zadaniowo, że to jest po prostu coś, co muszę zrobić. Mogę za chwilę, mam nadzieję, zapomnieć i żyć dalej, tylko na razie generuje to we mnie stres. Mam jeszcze 10 minut, ale idę. Muszę zapłacić pewnie z góry i w ogóle to jakoś ogarnąć. I boję się trochę. Ten pieprzyk mam tutaj, no trochę niżej, na przybiuście tak jakby. On jest dalej taki wystający, z taką wystającą kuleczką, nie jest płaski. No zobaczymy. Mam nadzieję, że ten lekarz będzie miły i będzie w miarę wyrozumiały dla mojego tchórzostwa, bo ja absolutnie nie należę do osób odważnych, naprawdę. No nic, idę. Trzymajcie kciuki. Wróciłam do domu. Teraz Wam opowiem ciąg dalszy historii z wizytą u lekarza. Natomiast byłam też w międzyczasie jeszcze później szybko w sklepie spożywczym w Carrefourze i były tak pięknie pachnące frezje. Kupiłam sobie 4 tutaj bukiety i jeszcze kupiłam wcześniej rano w Biedronce
będące też w Carrefourze. Jak to się nazywa? Goździki. Ale te frezje, one pachną tak pięknie, no przecudownie, że wstawiam je do wody i robię sobie tutaj wymianę, bo te goździki już tak powoli średnio, ten jeden szczególnie, Leon tam chlupie, bo właśnie zjadł swoje jedzonko i teraz musi być, napoić się. No dobra, opowiadam Wam teraz, kwiatki jeszcze może chwilę dotrzymają, bo i tak były cały dzień w wodzie. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dalej wydarzyło, więc byłam zestresowana, to co Wam mówiłam w aucie, jak dostałam tą kartę taką, wiecie, pacjenta do wypełnienia, to lekko mi się ręce trzęsły. Nie mam żadnego pojęcia w sumie dlaczego, bo to nie jest nic strasznego. Natomiast trafiłam do lekarza, który był bardzo... W ogóle chirurga, który był bardzo miły, był taki jakby profesjonalny, ale nie w taki oschły, szorstki, nieprzyjemny sposób, tylko naprawdę jakoś tak, nie wiem, że jeśli będę musiała kiedyś skorzystać z takich historii i będę szukać chirurga, który robi jakieś właśnie, wykonuje jakieś zabiegi, operacje, to będę na pewno miała go na uwadze, bo bardzo byłam zadowolona i z tego miejsca, i z tego jakby z obsługi całej dookoła, z samej wizyty w gabinecie, z tego jak to miejsce wyglądało, więc naprawdę uważam, że warto, jeśli szukacie czegoś takiego, tak jak mówię, ja nie miałam finalnie nic robionego, dlatego że okazało się, że to nie jest pieprzyk, tylko włókniak i że usuwanie go, tak jakby wycinanie wiąże się, bo takie jest jego miejsce w tej sytuacji, z tym, że może bardzo brzydko się to później goić i raczej nie usuwać, wycinać, tylko jak już to robić, to laserem, co też jest oczywiście możliwe, wtedy chyba nie u niego, tylko u dermatologa. Natomiast umówiłam się na wizytę do właśnie dermatologa na badanie wszystkich pieprzyków i zobaczymy, co nam z tej wizyty jakby wyniknie. Idę na nią w przyszłym tygodniu. No i jeśli się okaże, że będę miała jakieś inne rzeczy też do usunięcia lub właśnie usunięcia tym laserem, to wtedy zastanowię się też nad tym, bo to mnie już trochę zaczyna denerwować. Powiedział, że pooglądał, że jakby nic nie wygląda to niepokojąco, że jakby to nie jest właśnie też pieprzyk, to jest trochę inna jakby sytuacja. Także jestem spokojniejsza, spadł mi kamień z serca, oczywiście bez sensu było, nie trzeba było się tym w ogóle stresować finalnie, wiecie jak to... Wyobraźnia często płata figle nam, więc tak, bardzo, bardzo się cieszę, że pojechałam, że jakby i tak mam, być taki kamień z serca mi spadł, sprawdziłam. No i w przyszłym tygodniu właśnie jadę ponownie na badanie reszty pieprzyków, bo już trochę czasu minęło od ostatniego mojego takiego badania i już by wypadało to zrobić, więc... Tak, myślałam, że będzie to potoczy się trochę inaczej. Potoczyło się w sumie lepiej niż myślałam, więc dobrze. Ale przynajmniej widzicie, nie spanikowałam, pojechałam, sprawdziłam. Dobry, w środowy poranek. Widzicie to słońce wpadające tutaj do pomieszczenia? Mimo, że jeszcze nie ma 6, to jakoś od razu milej się wstaje, jak człowiek po otwarciu oczu widzi słońce wpadające do pomieszczenia. I błękitne niebo. To okno jeszcze nie zostało przeze mnie umyte, co zresztą bardzo, bardzo widać. Ale zajmę się tym jakiś inny dzień. Natomiast od razu przyjemniej się wstaje, jak jest tak ładnie na zewnątrz. Chociaż podejrzewam, że zimno jak cholera, ale słoneczko robi swoje. Thank you.
Chodziłam do domu po tenisie, w tle Leoś tam jeździ z kubeczkiem po jogurcie, pewnie będzie to trochę słychać, a ja sobie zaraz nałożę maskę na twarz. Kupiłam je ostatnio u swojej kosmetyczki, w sensie tam, gdzie chodzę na paznokcie, swoją drogą. Te paznokcie mają niecałe 2 tygodnie i już mimo, że są jasne, to ten odrost mnie tutaj zaczyna strasznie wkurzać. Idę na pazy. Jeszcze dużo czasu mi zostało. Boże, czekajcie, kiedy idę na paznokcie? Dobra, nieważne, nie pamiętam. Jeszcze to szuranie jego powoduje, że nie mogę się skupić. Ale będąc ostatnio, kupiłam właśnie takie maski, dlatego że tutaj w tym opakowaniu jest ich łącznie 20. Zapłaciłam 105 zł, ale sprawdzałam i to w necie można kupić też taniej. Koreańska firma, moja mama mi o niej opowiadała, dokładnie o tych maskach. To, co jest w tym fajne, to to, że jak widzicie, one są w takim dosyć dużym opakowaniu, które jest tak zamykane, że już to będzie teraz trzecia albo czwarta, którą będę nakładać na buzię. I faktycznie to jest, jak się dobrze domknie, to jak otwieracie, one są cały czas tutaj nawilżone, one jakby nie wysychają, tylko musicie to... tak kliknąć, o. Teraz wiemy, że to jest dobrze zamknięte w środku i nie będzie wysychało, ale tutaj w środku też jest taka pęsetka do tych masek. Maski w płachcie, jak widzicie, czarne, więc będę wyglądała zaraz idealnie do straszenia, ale bardzo fajnie mi się one jak na razie sprawdzają i będąc następnym razem, albo może nawet zamówię sobie przez internet właśnie inne z tej serii. Te czarne, w tym czarnym opakowaniu niby jakaś premium i tu jest ich 20, a w tych jasnych pudełeczkach, takich białych, z tego co sprawdzałam, jest więcej, bo jest 30 masek, a cena jest chyba podobna albo nawet niższa, więc różne, jakby różne tam są, wiecie, też mają różne działanie. Ja wybrałam akurat te, bo były mi one polecane, ale jestem ciekawa też innych, więc zaraz wyciągam jedną, ubieram i robię sobie jakieś dobre śniadanie. Mówiłam, mogę spokojnie straszyć. T-shirty, zresztą większość z nich jest z działu męskiego. Pierwszy mam na sobie, pokażę Wam, bo może szukacie czegoś podobnego. Ja bardzo lubię, jak t-shirt ma, jak coś się dzieje na nim z tyłu na plecach. Uważam, że to jest jednak dosyć duża powierzchnia i fajnie, jak tam jest jakiś nadpis, nadruk. Chyba, że szukam czegoś, co jest totalnie gładkie, no to wtedy wiadomo. Ale tego typu t-shirty lubię właśnie z czymś, jak jakoś ta przestrzeń z tyłu jest wykorzystana. Dam Wam do nich wszystkich linki i postaram się Wam też tu podać, jakie mam rozmiary, bo zależało mi na tym, żeby one, te rzeczy były dosyć duże i luźne. Teraz mam na sobie M-kę i ten t-shirt ma taki bardzo, jest w takim bardzo ciemno, ucinam sobie trochę głowę, ale trudno, bardzo ciemnogranatowym kolorze. Tu z przodu mamy tylko takiego małego motylka. Napis, który mi się bardzo spodobał. Miła jest ta bawełna, nie jest taka bardzo, bardzo cienka, ale nie jest też taki ten t-shirt taki gruby, sztywny, nieprzyjemny. Tu można sobie podwinąć też rękawy, mają fajną długość, bo zasłaniają nam to miejsce takie, które u mnie nie jest zbyt ładne. Nie ukrywam, nie lubię tutaj tej górnej części swoich ramion. Zostawię go chyba, pokażę Wam go jeszcze może, jak go wyciągnę, jaką on ma długość. Ten jest w rozmiarze M. Nawet do shortów, leginsów. No, chciałam, żeby one wyglądały jak pożyczone z szafy chłopaka trochę. Ten mi się podoba, zostawiam go. Sprawdziłam. Ten, który miałam przed chwilą, kosztuje 40 zł bez grosza i miałam rozmiar M. Ten, który mam teraz na sobie, to jest dokładnie ten sam jakby fason koszulki, bo tamte t-shirty mają też różne jakby fasony. Ten jest loose fit,
Jest jeszcze, chyba będzie jeden, który jest niby jako regular. Ten mam w rozmiarze L, bo on już jest większy o jeden rozmiar. Był też droższy, bo kosztował 55 zł bez grosza znowu. Jasny kolor, oczywiście podoba mi się to, że te rękawy są takie dla mnie dosyć długie, jakby zasłaniają mi prawie ramię. Z przodu znowu mamy jakiś taki drobny napis i kwiatki. Natomiast z tyłu mamy również jakąś taką grafikę. Też są kwiatki, taki a la pejzaż. Coś tu jest napisane. I materiał jest tak samo przyjemny. I tą koszulkę też chyba sobie zostawię. Uważam, że ładny w ogóle jest ten kolor. Podoba mi się. No i podoba mi się to, że jest coś na tych plecach. Bardzo lubię takie t-shirty, więc ten chyba też ze mną zostanie. Trzeci t-shirt i to już jest właśnie inny fason. I za chwilę jak go wyciągnę, to pokażę Wam, że faktycznie widać tą różnicę. On jest tutaj troszeczkę węższy. No dla mnie też to jest duży rozmiar, to jest L-ka, więc tutaj dalej mam luz, natomiast on jest troszeczkę inny i ma też krótszy ten rękaw. To jest po prostu innym fasonem. Tu mamy też trochę inną bawełnę. Ona jest delikatnie cieńsza niż tamte, ale jest przyjemna w dotyku, nie powiem. Ładny jest ten kolor, taki ciemno-niebieski, ale nie jest tak takim ciemnym granatem jak ta pierwsza. Mamy tutaj motyw Snoopiego, którego ja osobiście bardzo lubię. I z tyłu nie wiem, czy zostawię wszystkie. Tamte bardziej mi się chyba podobają. Że tu mi się podoba akurat te napisy, ale nie wiem, jest tutaj węższy. Nie wiem sama, co z nim zrobić. Może zostawię wszystkie, zobaczymy. I ten kosztował chyba 40 zł też. Tak, bez grosza i tak jak mówiłam, mam rozmiar L. Zostały mi jeszcze dwie rzeczy. Kolejny t-shirt, tym razem dział damski. Ja tą koszulkę już miałam parę razy w koszyku na stronie, ale coś ostatnio nie mogę złożyć zamówienia. Później też, że jakoś, wiecie, się wyprzedają, nie ma ich. Jakby bardzo dawno nie zamawiałam niczego na stronie H&M. Natomiast ta koszulka, tak jak mówiłam, dział damski, ale jak zobaczycie, jak widzicie w zasadzie, ona też ma taki dosyć duży, tutaj jest luźna i ma długie rękawy szerokie. Najgorsza jest ta bawełna w dotyku. Ten t-shirt ma taki specyficzny, jest taki jakby najbardziej szorstki, chyba tak bym go nazwała, tam to były bardziej mięciutkie i jakby jest moim zdaniem najgorsza, najmniej przyjemna w dotyku, ale dalej jest ok, nie jest jakby fatalna, ale porównując ją do tamtych, to ta wypada najsłabiej. Jasny kolor, nie wiem czy ją zostawię, tu już plecy mamy gładkie. Podobał mi się ten napis, a w zasadzie to, że ta część jest taka obszyta. Chyba oddam, bo jakoś tak najmniej mi się podoba i ona kosztowała, spróbuję się tutaj dowiedzieć ile, to nie jest takie proste. Mam rozmiar M i kosztowała 55 zł. Mam jeszcze bluzę, ona też jest z działu męskiego. To jest chyba M-ka, z tego co przed sekundą sprawdzałam i kosztuje ta bluza 80 zł. Podoba mi się to, że podoba mi się jej kolor, taki jasny i to, że tutaj są te takie jakby przeszycia, nie przeszycia, takie szwy, nie wiem, czy to jest taki pasek po dwóch stronach. Mamy tu jakiś haft, ale nie potrafię go do końca rozszyfrować. A, R, ale tych dwóch pozostałych nie wiem. Ale ona mi się średnio podoba. Podoba mi się jej kolor i podoba mi się jakby idea takiej jasnej bluzy, bo ja dzisiaj już czuję się fatalnie i wyglądam też źle, bo jestem zmęczona tym całym w ogóle tygodniem do tej pory. Jest 19:30, ale nie wiem, tu mi to jakoś tak odstają za bardzo te. Może powinnam wybrać jeszcze większy rozmiar, taki większy, większy, albo po prostu, żeby ona była już taką wielką, oversize'ową bluzą, bo tak niby tu jest w porządku, ale tu mi się jakoś coś, nie mam takich ramion wielkich, więc coś mi tutaj nie pasuje. No, nie wiem, jeszcze zaraz tak szybko ubrałam i wyszłam od razu do Was, jeszcze się chwilę poprzeglądam w lustrze, ale nie wiem, czy ją zostawię. Za 80 zł, to nie jest to dużo. No a pod spodem misia, bardzo milutkiego, ale jakoś tak chyba bez szału. Kto tu przyszedł do mnie? Maleństwo moje śliczne, ale to możesz jeszcze spać, kochanie. Nie ma jeszcze nawet 5:00 nosku. Ja nie mogę, ale ty możesz, korzystaj. No tak. Oj, Misia, Misia. Dzisiaj czasowo trochę gorzej, za to z kawą i śniadaniem w ręce, więc czuję, że będzie
Dobry dzień. Przed chwilą powiedziałam dla Was, przed chwilą dla mnie, jakieś kilkanaście minut temu, powiedziałam, że to będzie dobry dzień, bo mam w ręku kawę i śniadanie. Się spóźnię, ale to nic, bo tylko kilka minut. No i faktycznie spóźniłam się 5 minut. Śmiać mi się z tego chcę, bo w ogóle jest jakiś... seria niepowodzeń w tym tygodniu, gdyż mój trener i ja się nie dogadaliśmy. Zresztą jestem umówiona też na granie na jutro, na 7 rano. I on zrozumiał, że w związku z tym nie gramy dzisiaj, tylko gramy jutro. A w mojej głowie było, że gramy i dzisiaj, i jutro. Więc przyjechałam tutaj, szarpię za klamkę, a drzwi są zamknięte i piszę do niego, że nie mogę wejść. Na co biedny, przerażony, a czy my gramy? Czy to dzisiaj? Ja mówię, no tak, wiecie, jest godzina 5, a dokładniej to 5:15 już chyba. No i napisałam mu, żeby spoko, że w takim razie to odpuśćmy, że wrócę do domu i widzimy się jutro. Wiecie, no to są, ja się nie denerwuję z takiego powodu, bo to są rzeczy, które się mogą każdemu zdarzyć. Więc no wróciłabym pewnie do domu albo pojechałabym, nie wiem, przeczekałabym tu w samochodzie 2 godziny, bo pojechała, nie wiem. No nie wiem, co bym zrobiła, bo o 7:00 tu muszę znowu być. Czesałam włosy, szczotkę do włosów. No ale napisał, że nie, że już idzie i będzie jak najszybciej i że zagramy na pół godziny, no ale zawsze coś. Zagram bezkosztowo w związku z tym. No ale śmieszne. Nie sądziłam, że taka sytuacja się, szczerze powiedziawszy, wydarzy. Błąd komunikacyjny. Ja byłam święcie przekonana, że 5 w piątek jest naszą już teraz stałą porą. A on stwierdził, że jest stałą dopiero od maja. Nie wiem, chociaż to jest mój 4 raz o 5, więc dla mnie było oczywiste, że gramy, no ale trudno, czekam. Skoro powiedział, że będzie, no to czekam. Zrobiło się już jasno, więc w zasadzie to są rzeczy, na które nie ma się co spinać, denerwować. One się zdarzają, a dzień i tak jeszcze jest cały przed nami, więc może się odkuje, odbije. Był dość intensywny dzień, nie będę ukrywać, zresztą tak jak cały tydzień. Dużo takich sytuacji, tak jak i dzisiaj i przez cały ten tydzień, gdzie trzeba było reagować dosyć szybko i na bieżąco na zmieniającą się sytuację. Okazało się, jak wróciłam do domu, byłam tutaj chwilę, coś tam jeszcze porobiłam, byłam dzisiaj w sklepie w Biedronce po tym tenisie, nie pamiętam, chyba nie. Nie, bo przecież wróciłam, skończyłam trening o 8, zanim tu dojechałam, wykąpałam się, zrobiła się 9 i wydawało mi się, że idziemy do weterynarza na 9:45, ale coś mi tak, wiecie, nie dawało świętego spokoju. Zadzwoniłam i okazało się, zadzwoniłam o godzinie 9:08 i okazało się, że mamy na 15 po, a nie za 15:10, tylko 15 po 9. Zbliżał mu się, jutro w sumie się kończy termin szczepienia przeciw wściekliźnie, więc i tak musiałabym to zrobić. A przy okazji jakby to się też zbiegło w czasie z tym, co ciapku, że wyjeżdżamy za niedługo. Jedziemy, opuszczamy terytorium naszego kraju. Leon będzie po raz pierwszy za granicą, więc musiał mieć, znaczy ma paszport, ale piesek musi mieć aktualne szczepienie, a akurat nam by się, nie załapalibyśmy się, no bo tak jak mówiłam, kończy się jutro. Więc, czy wy to widzicie? Słucham, co to ma być? O co chodzi, terrorysto? Przytulaliśmy się przed chwilą. Byliśmy na spacerze też gdzieś 20 minut temu, akurat w momencie, kiedy lał deszcz, więc ja mam jeszcze w ogóle tutaj trochę wilgotne włosy. Musiałam się przebrać, bo miałam całe dżinsy mokre, kurtka tam wisi i się suszy. Miałam czapkę taką kaszmirową, to normalnie z tej czapki mi tak kapały tu krople deszczu. Ten cały mokry, więc tutaj na ziemi leży ręcznik, bo musiałam go wycierać i w ogóle on nie jest raczej pieskiem, który lubi spać pod kołdrą, czy pod kocem, czy pod takim, on raczej leży zawsze na czymś, ale tak się dawał zawijać w rulonik praktycznie pod, w ten ręcznik, że było mu po prostu zimno, więc tak. Bardzo był dzielny finalnie dzisiaj, bo
On miał pod, nie pod koniec, tylko był początek tego roku, chyba początek tego roku, miał zapalenie trzustki, więc musieliśmy chodzić na kroplówki codziennie, takie podskórne, więc zawsze miał zastrzyk przez te 7 dni, znaczy zawsze, no, przez 7 dni ciągiem miał robione zastrzyki jakieś i też przeciwbólowe. Później te problemy żołądkowe gdzieś, one się uspokoiły, to zapalenie jakby przeszło, wyleczone zostało, natomiast on jest wrażliwy, ma wrażliwy brzuszek, no i niestety co jakiś czas, jak tylko dostanie na przykład coś albo zje coś takiego, czego nie powinien, bo gdzieś dorwie na spacerze, a to jest dosłownie sekunda, to się zazwyczaj na nim później gdzieś na jego zdrowiu odpija. Lesiek, to się wszystko nagrywa. Nagrywa się. Będę miała niezbite dowody, że mnie tutaj molestujesz i terroryzujesz, maluszku. Dobrze, że nie szczekasz przynajmniej. Ale tak, no jest wrażliwcem małym. No i też jest takim delikatnym pieskiem. On jest tchórzliwy, no ma taki swój charakter. Też potrafi postawić na swoim i być upierdliwy. Natomiast generalnie jest takim, no tak jak wygląda, jak taki słodziak. No taka trochę pierdołka. Chociaż dzisiaj jak skoczył tutaj na kanapę, to aż byłam w ciężkim szoku. Normalnie to będzie czasami tutaj staje od tej strony, gdzie jest najniżej i łapką tak zaczyna drapać, żeby mu pomóc, bo jest leniwy po prostu. A dzisiaj on nie wskoczył od tej strony, ale tutaj tak rozpędł, jakieś ciastko leżało jego, więc tylko udaje taką ciamajdę. No ale tak, no już nie chciał mi dzisiaj do weta wejść, musiałam go wnieść na rękach. Podczas tego całego badania, bo najpierw musiał mieć oczy, uszy, serce, temperatura to jest w ogóle największe zło. No ale daliśmy radę. Ja później wróciłam z nim, musiałam się szybko ogarnąć, jechać ogarniać jakieś tam rzeczy pracowe. Kupiłam sobie buty, ale pokażę Wam je może kiedy indziej, bo leżą na stole, nie za bardzo teraz mi się chce tutaj wstawać. Także jakieś takie, wiecie, miałam załatwienia, jakieś historie, bank, coś tam. I taki ten dzień był, dużo się działo w sumie, chociaż to nie były jakieś znaczące momenty, które mają duży wpływ na moje życie. Ale czuję, że jestem zmęczona i wróciłam do domu, zrobiłam sobie coś do jedzenia, kupiłam takie te małe gnioki i ugotowałam, zrobiłam je z bardzo, bardzo dużą ilością zieleniny. Miałam i szparagi, i całą torbę szpinaku, więc w zasadzie te kluseczki były dodatkiem do tych zielonych różnych warzyw. Zjadłam, teraz będę kończyć montować ten film i chcę go dodać może jutro rano. I nie mam żadnych planów, to jest kolejny piątek i jakby wiem, że wiecie, są ludzie, którzy lubią wychodzić, ale ja się stałam trochę, znaczy nigdy nie byłam jakoś super, o Jezus Maria, przepraszam, nie chciałam, jakąś taką super społeczną osobą, w sensie ja nie potrzebuję otaczać się dużą ilością ludzi, wręcz przeciwnie, potrzebuję, też jestem moim zdaniem przebodźcowana przez chociażby pracę, ale bardzo sobie cenię ten spokój i taki komfort, który daje mi moje mieszkanie. Bardzo lubię to miejsce. Może nie jest jakby idealnie, tak? No jakbym robiła swoje mieszkanie, tak od podstaw swoje, to zrobiłabym bardzo dużo rzeczy zupełnie inaczej, ale lubię tutaj spędzać czas i czuję się tutaj bezpiecznie i dobrze, więc taki piątkowy wieczór w domu absolutnie mi nie przeszkadza. Chociaż trochę, nie byłam bardzo dawno w kinie i może chciałabym, nie wiem czy dzisiaj będę miała na to jakoś siłę i ochotę, ale tym bardziej, że jutro o 7 gram. A przypominam, że ja dzisiaj wstałam o 4:10, więc no, jestem już trochę na nogach i mam prawo być zmęczona. To nie wiem, może kleszcz? Nie, się poproszę. Większość tego vloga była nagrana telefonem, dlatego że w zeszłym tygodniu, zresztą chyba w piątek, o ile się nie mylę, czyli tydzień temu, spaliła mi się ładowarka od tej baterii do aparatu. W ogóle spaliła się tak, że w sekundy, gdzie poleciały iskry, wywaliło mi tu w ogóle bezpieczniki, do których oczywiście nie miałam tej skrzynki na zewnątrz kluczyka, więc musiałam wzywać w piątek wieczorem, jeszcze to był hit, bo miałam taką czarną maskę w płachcie na twarzy, byłam w szlafroku i nagle, wiecie, wywala mi tutaj ciemno jak
w dupie, mówiąc wprost. Szukam gdzieś klucza, mam ten klucz do tego cholerstwa na zewnątrz, a tam jest kolejna mała skrzynka i do tej małej skrzynki już nie miałam kluczyka. Dzięki Bogu panowie techniczni jeszcze byli na osiedlu i przyszli, otworzyli, podnieśli ten bezpiecznik główny i zaczęło wszystko działać, ale po prostu nie miałam w tym tygodniu, znaczy 2 dni temu kupiłam już ładowarkę do aparatu, co nie było wcale takie proste. Bo ja mam ten aparat już taki kilkuletni, to też chyba nie jest jakiś super popularny model. Też nie, model może popularny, no ale w takich miejscach typu Media Markt, Media Expert i takich prostych miejscach do dotarcia tej ładowarki nie było, więc kupiłam jakąś taką uniwersalną. Koniec końców bateria się ładuje, natomiast ten vlog będzie miał momenty, tam już montowałam część i widzę po prostu, że jakoś jest fatalne, dlatego że nagrywam to przednią kamerą, ale chcę, żeby on już poszedł, bo muszę jakoś znowu z powrotem spróbować wdrożyć teraz w swoje życie. Mam jakby, moje życie jest takie nieunormowane pod względem czasowym i muszę jakoś takie bardziej usystematyzować, żeby mieć też czas na nagrywanie. Bo nie chodzi o to, że ja nie mam czasu, tylko ja go źle rozdysponowuję. W sensie źle nim zarządzam. Więc wiem, że jedynym sposobem, żeby zacząć dodawać, jest po prostu go with the flow, nie myśleć o tym, jaka jest jakość, czy jest lepiej, czy wyglądam. Mogłam powiedzieć coś bardziej sensownie. Nie, po prostu nagrywać, montować, dodawać. Nigdy nie będzie idealnie, bo ja nie jestem idealna, daleko mi do ideału i moje życie też nie jest idealne, ale to nie o to, że... Nie, znaczy, przynajmniej w moim... Przepraszam. Kocham jego miny. W moim przypadku nigdy nie chodziło o to, żeby pokazywać coś, co jest idealne, bo nie jest. Dobra, koniec. Buziaki. Pa, pa.